9 dzień stycznia, Radosław Salamon witam i zapraszam do obejrzenia 99 już odcinka programu Piłkarskiej Niższej Ligi. Kontynuujemy podsumowanie rozgrywek w rundzie pierwszej. Dziś naszym gościem będzie pan Adam Zenka, grający trener Tęczy Kwietno, czyli lidera czwartej grupy legnickiej B-klasy. Witam panie Adamie. Dobry wieczór, witam. W studiu witam oczywiście Adama Michalika, współtwórcę programu i eksperta od niższych lig. Adam, witam serdecznie. Witam serdecznie. Adam, no nie sposób było dzisiaj nie zaprosić pana Adama. Raz, że reprezentuje lidera rozgrywek czwartej grupy legnickiej B-klasy, ale przy okazji możemy też poznać opinię na temat wrocławskich rozgrywek, no bo dotąd Tęcza Kwietno występowała właśnie w tych rozgrywkach. No właśnie, taki nam się wytworzył różnorodność w tym sezonie, w tej przerwie zimowej, gdy możemy poznawać, czy to od strony sędziów, od strony samorządowców, czy także od osób z tych niższych lig. No teraz fajne, tak jak wspomniałeś, porównanie tego, co jest pomiędzy legnicką B-klasą a wrocławską B-klasą. No i troszeczkę także będziemy mogli porównać poziom i też same te niuanse organizacyjne, więc na pewno będzie o czym rozmawiać. No właśnie, panie Adamie, w pierwszej części chcielibyśmy się skupić na tym, aby przedstawić zespół, aby przedstawić Tęczę Kwietno, trochę pana osobę, zarząd klubu i funkcjonowanie tejże drużyny, a w drugiej części oczywiście podsumujemy rozgrywki, analizując poszczególne zespoły. Panie Adamie, najpierw chciałbym pana poprosić, no bo jak gdyby Tęcza nie jest znana szerszej publiczności tutaj w naszym regionie, aby przedstawił pan trochę siebie jako i zawodnika, i trenera, od kiedy pan funkcjonuje w tym klubie. I wiemy, że w momencie, kiedy też pan dołączył do tej drużyny, to zmienił się też zarząd. Co za tym idzie, dzisiaj występujecie w rozgrywkach tutaj legnickiego ZPN-u. No i chciałbym, żeby pan też na pewno gdzieś tam zestawił ten poziom rozgrywkowy w jednym i drugim przypadku. Na początek może, panie Adamie, jak to się stało, jak doszło do tego, że objął pan posadę szkoleniowca Tęczy Kwietno? No do tego doszło przez kolegę, można powiedzieć, tak? Pracuję razem z jednym z kolegów, który jest działaczem Tęczy Kwietno i przyszedł kiedyś do mnie, zaczęliśmy rozmawiać właśnie na temat tego, że w kwietniu chcieliby, żeby ta drużyna jakoś zaistniała, żeby powstał taki klub, który tam może gdzieś tam zaistnieć i zmienił się przede wszystkim zarząd, tak? Klub objęła pani Mariola Kądziela i można powiedzieć, że to zaczęło organizacyjnie już dobrze wyglądać i umówiliśmy się z panią Mariolą na rozmowę. Ona mi powiedziała, jakby chciała, żeby to wyglądało. Ja przedstawiłem, jak ja bym chciał, żeby to wyglądało i no, rozmowa nie była jakoś długa. Szybko doszliśmy do porozumienia i celem jak na razie to chcieliśmy stworzyć najpierw drużynę, żeby to była drużyna, żeby to była grupa ludzi, która przychodzi nie tylko po to, żeby wiadomo, tam pokopać i tam pokrzyczeć, jak to jest z reguły, wszyscy odbierają tą B-klasę, można powiedzieć. Ale żeby to miało ręce i nogi, tak? Żeby była ta atmosfera, żeby była jakaś tam dyscyplina, żeby to była przyjemność przede wszystkim dla nas wszystkich, nie? I przy okazji stworzyć coś, co tam naprawdę kiedyś może się komuś spodobać, że te wyniki będą, że powstanie nowy klub, że będzie to naprawdę fajnie wyglądało. A z tymi ludźmi, jak tam organizacyjnie mówię, już zaczynają to fajnie wszystko ogarniać, to może być naprawdę dobrze. No właśnie, panie Adamie, to nie jest pana pierwsza, mimo młodego wieku, nie jest to pana pierwsza przygoda z ławką trenerską. Jak to wyglądało dotychczas i jakie były efekty tej pracy? No początek mojej tej przygody trenerskiej zaczął się w 2008 roku tak naprawdę, bo wtedy grając w jednym tam lokalnych klubów postanowiliśmy z kolegą wspólnie, że założymy drużynę w miejscowości, w której mieszkamy. Miejscowość nazywa się Jastrzębce. No i zaczęliśmy składać chłopaków, tam namawiać, bo kilku było takich, co po prostu byli porozsiewani po różnych miejscowościach, grali tam po różnych ligach, a u nas nie było nic, tak? A naprawdę możliwości i materiału ludzkiego było sporo. Dlatego no, ja wziąłem to na swoje barki, można powiedzieć. Zacząłem to wszystko namawiać, jakoś tam organizować treningi. Już wtedy mi się zaszczepił taki właśnie, nie wiem jak to powiedzieć, przywódzki taki, że chciałbym coś porządzić, chciałbym coś tam pokierować, ustawić taktykę czy ustawić zespół i udało się namówić kilku chłopaków, kilku też takich, co nie grało nigdy w piłkę, też zaczęło przychodzić, wiadomo, wioska zaczęła od razu trochę tętnić tym wszystkim. No i postanowiliśmy, że zgłosimy do powiatowej społecznej sekcji piłki nożnej,
drużyny w C-klasie. No i przeszliśmy szybko C-klasę, bo już po pierwszym sezonie awansowaliśmy do B. Później w B-klasie jako Beniaminek na półmetku byliśmy na trzecim miejscu za Pogonią Miękinia i chyba za Błękitnymi Chwalimierz, jak dobrze pamiętam. No i wtedy zaczęło się coś dziać wewnątrz klubu, tak? Czyli zaczęły się jakieś tam niedogadania, można powiedzieć, niedomówienia, tak? Między mną, a kolegą, a zawodnikami, a kibicami. Tam jak zaczęło się dobrze dziać, to nagle wszyscy chcieli, większość ludzi chciała coś do siebie dołożyć. A że jestem taką osobą, która jak pracuje i po prostu o czymś decyduje i ustala sobie to po swojemu, to chciałbym, żeby po prostu tak było. Rozumiem jakąś tam pomoc i współpracę, ale narzucanie no to już raczej nie. No i doszliśmy do wniosku, żeby, wiadomo, jesteśmy kolegami z podwórka, można powiedzieć. Razem to stworzyliśmy, no i ja doszedłem do wniosku, że jednak nie będziemy się dalej szarpać i odpuszczę. I po prostu odpuściłem, 2-3 miesiące sobie zrobiłem przerwy. I zadzwonił telefon z MKS-u Kostomłoty, kolega dawny, kiedyś jako młody zawodnik byłem z zawodnikiem MKS-u i zadzwonił do mnie telefon, czy bym nie chciał objąć MKS-u, drużyna, która gra w C-klasie. No i wtedy mogę powiedzieć, że właśnie zaczęło się to takie, jakby ta moja przygoda naprawdę, tak? Stworzyliśmy drużynę w C-klasie, która wygrała wszystkie mecze, awansowaliśmy do B-klasy, jako Beniaminek też w B-klasie wywalczyliśmy po sezonie awans do A-klasy. I tutaj taką ciekawostkę powiem, że w ostatnim meczu rywalizowaliśmy z Czarnymi Kulin, którzy przed rozrywkami byli uznawani za jednego z faworytów. I ostatni mecz sezonu i my gramy u siebie z Czarnymi Kulin i drużyna, która zwycięża, ma awans. Nam wystarczał remis, bo mieliśmy ten jeden punkt przewagi. I kibiców na tym meczu było ponad 600 osób, także no, jak na B-klasę, ja uważam, że naprawdę prestiż był duży i naprawdę stresik też był, tak, adrenalina i wygraliśmy ten mecz 2-1, po meczu też euforia naprawdę ogromna, taki trochę impuls, wiadomo, w człowieka wszedł taka pewność siebie, trochę więcej tego wszystkiego i wtedy mogę powiedzieć, że trochę tak bardziej jakbym się rozkręcił, tak, jako trener i w A-klasie, jako Beniaminek, no to wiadomo, no pierwsze co, bo to już wyższa liga, tam już więcej taktyki, więcej myślenia i to wszystko organizacyjnie lepiej poukładane i tak jak tam we Wrocławskiej są już trzech sędziów, dla nas to też była nowość, tak, no to celem było walka o utrzymanie, no i cały sezon walki, no ciężkiej, naprawdę ciężkiej walki, bo do ostatniej kolejki praktycznie walczyliśmy o to utrzymanie, ale ostatecznie się udało i zespół został utrzymany. Ale po tym właśnie utrzymaniu doszliśmy z prezesem do wniosku, że po prostu już nastąpi na stanowisku trenera zmiana, że ja też potrzebuję jako człowiek tam trochę odpoczynku, bo trochę mnie to kosztowało i mentalnie, i zdrowia, i nie było jakichś tam niezgodności, po prostu porozmawialiśmy jak człowiek z człowiekiem, doszliśmy do wniosku, że lepiej będzie, żeby na tą chwilę na razie ktoś inny to objął. No i wtedy zrobiłem sobie też tam kilkumiesięczną przerwę, chyba z 2-3 miesiące, bodajże w październiku, bo to koniec sezonu był w czerwcu, to w październiku też kolega, można powiedzieć, bo tam wszystko się dzieje tak jakby w pracy, też kolega klubu Zjednoczeni Szczepanów, który był Beniaminkiem tej właśnie A-klasy, gdzie aktualnie grały Kostomłoty. I też drużyna po 8 kolejkach, jeden punkt, wszystko przegrywają, słuchaj Adam, przyjdź, poratuj, spróbujemy, nie? No i porozmawialiśmy i doszliśmy do wniosku, że spróbujemy, może, no wiadomo, celem jest no, utrzymanie jako Beniaminka. Liga dosyć ciężka dla nich też jako nowicjuszy. No i zaczęliśmy współpracę, można powiedzieć. I do końca sezonu jeszcze było 5 spotkań. To 4 się udało wygrać, 1 zremisować, także już do końca rundy, przepraszam, nie są tylko rundy, do końca rundy już udało się z tej strefy spadkowej tak naprawdę wyjść, nie? I motywacja u chłopaków była naprawdę, byłem pełen podziwu tego, jak oni są zaangażowani, z jakim poświęceniem, z jaką determinacją, bo oni chcą wychodzić na boisko i dawać siebie 150% dla drużyny. Tak? I okres później przygotowawczy też naprawdę był bardzo solidny. Przepracowaliśmy, no i ostatecznie też udało się tą drużynę utrzymać i dzisiaj, to było kilka lat temu i dzisiaj już ta drużyna z powodzeniem walczy, znaczy z powodzeniem to jeszcze nie wiem, ale walczy o klasę okręgową, tak, jest w czołówce, na tyle się tam przebudowała, na tyle się ograła w tej A-klasie, że naprawdę stała się dosyć znaczącą już w tej lidze.
No i też po tym okresie, tak żebyśmy się z kolegą umówili, po prostu, no też, okej, okay, robimy to, co jak się uda i rozchodzimy się. No i wtedy żeśmy też się rozeszli, no i natrafił się ponownie po kilku miesiącach przerwy kontakt z MKS-u Kostomoty. Także jakby historia zatoczyła w pewnym sensie koło. I też zadzwonił ten sam kolega i mówi, słuchaj, jest drużyna, nie ma trenera, trzeba to pociągnąć, zobaczymy, co się da ugrać. A zbieg okoliczności był też taki, że obok też była druga drużyna, Pioruna Jakubkowice, i ona się wycofała, spadła z tej A-klasy, wycofała się z rozgrywek i te drużyny jakby się połączyły, można powiedzieć. Czyli pięciu chłopaków z tych Jakubkowic przeszło do Kostomot i ja jako trener też nowy, tak jakby nowa drużyna zaczęła się budować. No, czasu na przygotowania było mało, prawda, bo to lipiec, a liga już w sierpniu, ale gdzieś tam też te urlopy ciężko było i inauguracja nam się nie udała, bo tam przegraliśmy dosyć wysoko właśnie w Szczepanowie, w drużynie, której ja wcześniej trenowałem. Ale już później naprawdę zaskoczyło to, regularne treningi, no i też sezon się udało skończyć na czwartym miejscu w A-klasie, gdzie tak naprawdę do chyba tam 24. kolejce jeszcze byliśmy w grze o okręgówkę. Dopiero w meczu właśnie z drużyną Piastem Żerniki przegraliśmy 2-1 tam u nich. No i wtedy z drużyny już zeszło powietrze i do końca już przegraliśmy jeszcze 2-3 mecze i skończyliśmy aktualnie ostatecznie na czwartej pozycji. Ale też doświadczenie uważam, że fajne i jakaś tam pewność siebie jako trenera też doszła, także fajnie to wyglądało. No i później pojawił się właśnie kolega wspomniany z Tęczy Kwietno w pracy, tak, że słuchaj, tam zmienił się zarząd, może byś spróbował pokierować, może byśmy coś spróbowali zbudować. No i tak jak mówiłem, spotkaliśmy się z panią Mariolą, żeśmy się umówili na spotkanie. Pani Mariola przedstawiła swoje oczekiwania, ja powiedziałem swoje, dogadaliśmy się szybko. No i celem jest budowa drużyny, tak? Na tą chwilę no jesteśmy, gdzie jesteśmy, na pewno oczekujemy więcej, tak? Chcemy więcej. Tak jak wspominałem, no celem jest to, żeby stworzyć grupę ludzi, która będzie grać, pomagać sobie i dobrze się bawić, tak? No bo to jest chyba na takich regionalnych ligach, mi się wydaje, kluczowe, nie? Że po prostu wychodzimy i jest fajna sportowa rywalizacja, bo to jest ważne, ale też jest i zabawa, i przyjemność, nie? Adam, tak słucham wypowiedzi naszego gościa, to nasuwa mi się jedno, chyba w żadnym z tych przypadków nie można powiedzieć, że zadziałał tylko efekt przysłowiowej nowej miotły, no bo jak gdyby te wyniki powtarzały się w każdym zespole i można było powiedzieć, że cykliczność, więc tutaj chyba trzeba jasno powiedzieć, że dobra praca z drużyną. Na przykładzie Szczepanowa, Kostomotów, jeżeli dobrze pamiętam, i pierwszego tego macierzystego zespołu. I tu się też zastanawiałem, czy nie szkoda panu było właśnie najbardziej tego odejścia stamtąd, ale do tego zaraz wrócę. No nam także to chyba jasno trzeba powiedzieć, że tutaj jest chyba efekt pracy, a nie tylko nowej miotły. No tak, no, to z tego, co można było wysłuchać, to na pewno efekt ciężkiej pracy, ale też zadbania o ten aspekt, tak ten powtarzał, bardzo ważny, czyli atmosfery. No bo wiem, bez tego żadnego klubu nie da się dobrze ułożyć, bo jeśli nie ma atmosfery, to nie ma wyników i co do tego nie ma żadnych wątpliwości, niezależnie czy to jest, nie wiem, zespół ekstraklasy czy B-klasa, no to jest w tym wszystkim najważniejsze, bo jeśli jest atmosfera, to jest i wtedy z reguły zaangażowanie samych zawodników, a mając zaangażowanie samych zawodników i tą atmosferę, no to czasami nawet jakiś zespół by sportowo odrobinę odstawał, no to wtedy jest w stanie walczyć wszystko na boisku i pokazać to, co ma najlepsze w sobie. No i do tego tych wyników wcześniejszych, no trzeba dodać też to, co jest teraz Tęczą Kwietną, no lider tej grupy B klasy i tak naprawdę przed sezonem ciężko było się zastanawiać tak naprawdę na co tą Tęczę stać w tych rozgrywkach. No pierwsza runda pokazała to, że ta drużyna potrafi walczyć z tymi najlepszymi tutaj w B-klasie, a powiedzmy sobie szczerze, ta czołówka tej grupy naprawdę jest wyrównana i myślę, że czy to Tęcza, czy Ikar, czy Cicha Woda, czy Rosochata, no myślę, że i z powodzeniem mogłyby występować w A-klasie i wcale gdzieś tam się o ten spadek nie bić. Adamie, tak jak wcześniej powiedziałem, zacząłem się zastanawiać w trakcie pana wypowiedzi, czy czegoś pan żałuje którejś decyzji i czy ewentualnie może nie nawet tyle pana decyzji, co poszczególnych zarządów, no bo tak, z tego, co udało mi się gdzieś tam wyłapać,
W Szczepanowie no, zrobił pan dobrą robotę, no bo zespół miał jeden punkt, tak? Udało się go utrzymać. Już pierwsze te tygodnie pracy były naprawdę owocne. Z 5 spotkań, 4 zwycięstwa, 1 remis. Później udało się utrzymać, tak? Ten, przepraszam, nie pamiętam miejscowości, z której pan pochodzi. Ten Jastrzębce. Jastrzębce. Zespół, który stworzył pan z kolegą od podstaw, który w Cuglach wygrał swoją C-klasę, później w B-klasie, tak? Dobrze to wyglądało. I też jakby wasze drogi się rozeszły. Kostomłoty też, tak? No, awans, później też utrzymanie w tej A-klasie. Czy żałuje pan, że w którymś z tych etapów no, nie został pan, czy pan nie zaryzykował, czy klub na przykład nie podjął innej decyzji, żeby pan dalej prowadził ten zespół, bo wtedy mógłby pan jeszcze wycisnąć więcej z tej drużyny? To znaczy, no, nie żałuję. Mogę powiedzieć tak, że nie żałuję, bo ja sobie zawsze przed pracą z drużyną stawiam sobie cel na przykład i tak samo, no w Jastrzębcach no może to mogło się troszkę inaczej potoczyć, bo tak jak pan wspomniał, że macierzysty klub stworzony w sumie przeze mnie i przez kolegę i w połowie jakby rezygnacja, ale to też było tak, jak, no byłem młodym też człowiekiem przede wszystkim, ale to było tak przemyślane, no żeby nie było konfliktów, tak? Jak chcemy być dalej kolegami, ja tak to odbierałem, to lepiej jeden z nas zrobi krok w bok, ale dalej będziemy kolegami, a ja tam nie będę miał urazy. Ja nie jestem człowiekiem, który się gdzieś tam obraża, który gdzieś tam za wszelką cenę chce coś udowodnić albo osiągnąć. Nie o to chodzi. Ja po prostu cieszyłem się z tego, że się udało to stworzyć, że fajnie to powstało, że ja nabrałem troszeczkę doświadczenia już jako trener, mogę powiedzieć, I też myślałem o przyszłości, że może w innym klubie spróbujemy i no nie musiałem długo czekać, bo się trafiłem KS Kostomłoty. I no tutaj muszę przyznać, że też no nie, na pewno nie żałuję, ale po tych 3 latach w tych Kostomłotach, tak, gdzie tam była C klasa B i utrzymanie w A, no ciężko to znosiłem. Strasznie się na to tak nakręciłem, bardzo chciałem, bardzo mi zależałem sam na sobie. Ja jestem takim człowiekiem, że jak stawiam sobie cel, to są niskie ligi, tak? Ale ja lubię sobie tak stawiać cel i wywieram na sobie presję, bo wtedy mi się lepiej pracuje, tak? Wtedy ja się motywuję, wtedy jest to większe zaangażowanie, ja się poświęcam i też tworzę tą atmosferę z chłopakami i to gdzieś tam później się nakręcamy i ten impuls musi iść, tak? To maszyna się rozpędza i my musimy jechać, tak? I tutaj też po tych 3 latach mogę powiedzieć, że czułem się spełniony, tak? Bo postawiliśmy sobie już w C-klasie cel, awansujemy i utrzymajmy i dobra, dalej będziemy myśleć. No i to się udało osiągnąć w ciągu tych 3 lat i tak jakbym mogę powiedzieć, oddechu złapał troszkę, odsapnąłem i mówię, dobrze, to na tą chwilę nie jestem, nie czuję się na siłach, żeby to po prostu podjąć dalej, bo rozmowa była z prezesem, tak? Była rozmowa, że dalej może pociągniemy. Ja mówię, że ja muszę odpocząć i tak się stało, tak? Później przyszedł Szczepanów, też no, kolejne wyzwanie, tak? No jeden punkt, no fajne jakieś tam wyzwanie, że można coś działać, poznać siebie. Gdyby gorzej być nie mogło na tak, ten moment. Na ten moment więc tak. Jest nad czym pracować, ale jest nad czym pracować i zobaczyć, jak do tego drużyna podejdzie. No i się udało, naprawdę. Też, tutaj też forma na pewno sprawdzenia samego siebie, nie? No, tutaj właśnie wyzwanie dla samego siebie, tak? To mnie właśnie gdzieś tam nakręcało, żeby spróbować. No też były momenty ciężkie, tak? No to też nie było tak, że wszystko działało idealnie, bo jak już chłopaki wygrali kilka tych meczów, ten okres przeszliśmy, później też już wygraliśmy 2-3 kolejne mecze w rundzie wiosennej, no to już jakby troszkę też im się odechciało, tak? Już też problem dalej nad mentalnością, żeby motywować dalej, szukać innych bodźców, żeby znowu im się chciało, żeby do końca ten sezon dociągnąć, no bo szkoda byłoby, tak? Naprawdę zmarnować tą pracę, którą się wykonało wcześniej, nie? Ale udało się dociągnąć i też, no, tak się dogadaliśmy z kolegą, że utrzymujemy, jak się uda i na razie, no na razie koniec, nie chcę szukać kogoś innego i ja tam muszę sobie odpocząć, nie? Bo przeskoczmy teraz trochę do tematu Tęczy Kwietno, pana aktualnego klubu, lidera, przypominam, 4 grupy legnickiej B klasy. Panie Adamie, trafił pan do tej drużyny w poprzednim sezonie, tak jak mówiłem, występowaliście na boiskach wrocławskiej klasy B, wcześniej C, zajęliście 5. miejsce, no i zapadła decyzja, że chcielibyście spróbować swoich sił, może nie sił, może były inne aspekty, które zadecydowały o tym, że wylądowaliście pod skrzydłami Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy. Skąd taka decyzja i czy to była wasza decyzja, czy jakoś odgórna? To była nasza wewnętrzna decyzja klubu. No, chcieliśmy przede wszystkim
do jazdy miał też na pewno jakiś wpływ, tak? Gdzieś tutaj wyliczyliśmy sobie odległościowo wszystko, że tutaj jest troszkę bliżej. Chociaż teraz ta wrocławska grupa dziewiąta chyba aktualnie jest, to troszkę się tam przeorganizowała, bo tam drużyny pozabierali, doszło więcej drużyn z tej klasy powiatowej. I to jazdy też, można powiedzieć, są teraz bardzo bliskie. Ale na tamtą chwilę, jak myśmy podjęli tę decyzję, to jednak te wyjazdy były troszkę dalsze. To był jeden z powodów. Drugi to na pewno przygodę chcieliśmy też jakąś tam przeżyć, w sensie takim, że no, pograliśmy tutaj, wiemy jak jest, znamy się wszyscy w koło, bo to praktycznie jedna gmina, cała liga. No, a tutaj no, jesteśmy na pograniczu i można spróbować czegoś innego. Inny region poznać, innych ludzi, nowe kluby, boiska, inną strefę piłkarską i to też miało jakiś tam na pewno wpływ. No, a takim chyba podstawowym warunkiem to było to, że tutaj w legnickiej klasie B już jest trzech sędziów, tak? A we wrocławskiej niestety przyjeżdża jeden i często te mecze to nie są mecze piłkarskie, tylko kłótnie i taka rywalizacja poza sportowa raczej niż sportowa. Adam, no, zapewne zaraz to pytanie też skieruję do naszego gościa, ale trzeba analizować sytuację taką. Tęcza jest pierwsza, analizując, że mamy maj, i Tęcza w dalszym ciągu jest liderem rozgrywek, awansuje do klasy A, to prawdopodobnie, jeżeli dobrze kojarzę, trafi do grupy drugiej. Bądź trzeciej. I teraz pytanie, no te wyjazdy już będą na pewno dalsze. Jak w kwestii organizacyjnej, czy przede wszystkim od strony sportowej, patrząc na to, Tęcza Kwietno to jest faworyt według ciebie do zwycięstwa w tej grupie, czy tutaj w tej chwili mamy ciężko nam wskazać jednego faworyta, każdemu dałbyś po 33%. Nie no, powiedzmy sobie szczerze, no ja jeszcze nie skreślam Unii Rosohata, nie wiem jak ty, no. Bo 33% to mówisz o trzech pierwszych zespołach, no. Unia Rosohata, która zajmuje czwarte miejsce, ma tylko 4 punkty straty i biorąc pod uwagę ten ścisk w tabeli tej górnej jego części, no to ciężko jest wyznaczyć jednego głównego faworyta i na pewno będzie bardzo ważne podejście z każdego z tych klubów zimą, bo tu widać, że ta walka będzie toczyła się do samego końca, więc nie można niczego zaniedbać, jeśli chodzi o to jakieś tam przygotowanie do rundy wiosennej. Ten, kto będzie, może kolokwialnie, może się tu sprawdzić takie zadanie, które wielu ma, zadecyduje, nie wiem, poza aspektem sportowym, także może zadecydować, nie wiem, komunie, wesela. To wbrew temu jedna porażka, nie mając kilku zawodników spowodowanych taką sprawą, no może spowodować to, że zespół traci 3 punkty, traci go, nie wiem, w meczu z trudnym rywalem i potem ciężko jest gonić, więc na pewno trzeba dobrze zacząć, a potem no, ten ciężki okres też gdzieś tam przezwyciężyć, no ale na pewno Tęcza ma ten komfort, że jest pierwsza i to ona patrzy z góry i to inni muszą czekać na potknięcie swojego rywala, żeby to się wszystko ziściło. No, pamiętajmy, że już na sam początek Tęcza bodajże zaczyna z Ikarem i Gostowice i to jest na pewno takie sprawdzenie już na sam początek, no bo ten, kto wygra tą pierwszą inaugurację, no to na pewno będzie zdecydowanie pewniej kroczył w tej lidze. Będzie liderem na pewno. No i będzie kroczył w tej lidze. Panie trenerze, jak to wygląda w kwestii sportowej? Patrząc na tabelę, wydaje się, że wszystko jest w porządku. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o liczebność kadry? Bo jak wiemy, to jest czynnik wiodący w tych niższych ligach. Tu często, tak jak Adam wspomniał, sytuacje losowe, wesele, komunia, innego rodzaju uroczystości decydują o tym, że ktoś wypada z gry po jednej, dwóch kolejkach. No, patrząc w tabelę, pierwsza trójka, no nawet czwórka, jak Adam wspomniał, niezwykła przegrywać. Jedna wasza porażka, dwie porażki Ikara, dwie porażki Cichej Wody i trzy porażki Rosohatej. Tutaj jeden mecz może zadecydować o wszystkim, a szczególnie ten mecz bezpośrednie spotkanie z którymś z tych rywali. Jak to wyglądało pana w drużynie, jak jest z liczebnością i czy są jakieś przesłanki ku temu, aby myśleć o wzmocnieniach na nową rundę? No kadrowo wyglądamy, muszę powiedzieć, bardzo dobrze, tak? Czy jeżeli ominą chłopaków kontuzje i jakieś tam, nie daj Boże, choroby, cokolwiek, to będziemy wyglądać dobrze, bo już ta runda pokazała, że jest kadra dosyć liczebna, że dość wyrównana i mimo braku dwóch, trzech, czasami nawet czterech, pięciu zawodników, to jechaliśmy naprawdę z 15-osobowym składem i nie wyglądało to źle. Jeden mecz nam taki akurat wyszedł w lidze w Tyńcu,
Legnickim z Cichą Wodą, gdzie no tam tydzień wcześniej większość zawodników u nas brała udział w turnieju zakładowym. To była sobota, graliśmy w niedzielę. Kilku doznało kontuzję, kilku przyjechało na mecz, ale no byli no nie do grania, tak? Czyli po 20-30 minutach dokonujemy jeszcze trzy zmiany, no i przegrywamy mecz, jedyny w tej lidze, tak? Gdzie naprawdę tak ja uważam, że nie powinniśmy go przegrać. No ale no tutaj nie ujmując Tyńcowi, tak? No bo gratulacje dla nich, wygrali, ale nie powinniśmy tego meczu wtedy przegrać. A jeżeli chodzi o jakieś tam wzmocnienia, to myślę, że no są tam jakieś dwa tematy w sumie, że tam dwóch chłopaków może zasilił nasz zespół, ale to jeszcze nic pewnego, nic konkretnego. Raczej chciałbym się skupić na tym, żeby utrzymać tą kadrę, co mamy, żeby nikt nie chciał odejść, że mamy jednego chłopaka wypożyczonego z Zjednoczonych Szczepanów i tutaj mi się wydaje, że to jest warunek numer jeden, żeby po prostu on został, a tak to niech będą ci, co są, niech będą trenować, niech się chłopaki zaangażują, nabiorą motywacji do tego, żeby przepracować solidnie zimę, to będzie dobrze. Przypomnę, że moim i Adama gościem jest pan Adam Zenka, grający trener, lidera czwartej grupy Legnickiej B klasy, Tęczy Kwietno. Jeszcze raz witam, panie Adamie. Witam. Rozmawialiśmy na koniec tej pierwszej części o aspekcie sportowym, jak wygląda kadra, jak liczebność. Teraz chwilkę o kwestiach organizacyjnych. Musimy analizować to, że jesteście kandydatem do awansu, więc też trzeba spełniać pewne wymogi w momencie awansu. W tym momencie wiem, że macie problem z boiskiem, bo w samym kwietniu nie możecie rozgrywać swoich spotkań. To jest jedno pytanie, jakby to mogło, czy ma to rację bytu. I kwestie no, na pewno organizacyjno-finansowe, czy grupa młodzieżowa w kwietniu stać, czy gminę, czy stać na to, aby Kwietno awansowało do tej A klasy i tak jak Adam wspomniał, na pewno pojawia się problem grupy młodzieżowej. To znaczy, to powiem tak, że w Kwietnie jest bardzo ambitny zarząd. Naprawdę pani prezes Mariola Kądziela wraz tam z bratem Jackiem i tam jeszcze dwóch członków jest, naprawdę chcą coś zrobić, chcą stworzyć. I w rozmowach, jak rozmawiam z panią prezes, to właśnie o potencjalnym awansie, że awansujemy i jak to dalej będzie wyglądało, to mówiła, żeby się niczym nie martwić, wszystko będzie tak, jak ma być. Jeżeli chodzi o finanse, to tam cały czas liczymy na większe wsparcie z gminy, tak? I po tym awansie na pewno jakiś tam będzie, bo tam wtedy gdzieś ta stawka gminna jakaś tam skacze do góry po awansie. Ale też tam szukamy, tak? Szukamy sponsorów. Jakoś to tam pomału idzie. Jeżeli chodzi o boisko, no to jest remont teraz. No jak przychodziłem do Kwietna, to były tylko dwie bramki, trawa i nie było nic, tak? A tutaj udało się po rozmowach z panią prezes, że coś tam można stworzyć. Teraz zostanie boisko poszerzone, położony zostanie drenaż, zasiana zostanie nowa trawa, powstaną z tyłu bramek piłkochwyty. Jest gdzieś tam jeszcze plan nad szatnią. Także naprawdę klub chce się rozwijać, plany ma dość ambitne, jest to przede wszystkim młody zarząd, tak? To zawsze na początku, jak ktoś zaczyna coś robić, to ten zapał jest i tak samo jest tutaj. Plany są, jeżeli chodzi o grupę młodzieżową, to wiem, że też są na przyszłość jakieś plany, żeby coś tam powstało. Naprawdę Tęcza chce, żeby ta wizytówka tej wioski naprawdę była przyjemna, tak? Żeby dzieci chciały przychodzić na te mecze i całe rodziny, żeby to wyglądało tak jak w normalnym klubie, gdzie idzie się na mecz po to, żeby pokibicować, pooglądać fajną piłkę i się dobrze bawić, tak? No bo tutaj przede wszystkim na tym się skupiamy, żeby każdemu było przyjemnie i żeby tą niedzielę czy ewentualnie sobotę spędzić w naprawdę fajnym towarzystwie i w fajny sposób. Czy przewiduje pan, że już w rundzie wiosennej zagracie na swoim boisku w kwietniu, czy jeszcze? To znaczy ciężko mi powiedzieć, bo z tego co wiem, to tam no problem będzie z trawą, tak? Żeby ona musi swoje po prostu po zasianiu odleżeć i raczej będziemy grać w Środzie Śląskiej na Centrum Sportu, koło basenu. No i ja tam próbuję cały czas, jestem w kontakcie z chłopakami z Jastrzębie, z mojego rodzimego klubu, gdzie być może u nich się uda wypożyczyć boisko, dogadać się w ten sposób, że mecze, które będziemy jako gospodarz rozgrywać w Jastrzębcach, bo do tej pory graliśmy w Dębicy i tak naprawdę jak zobaczymy na wszystkie mecze, które graliśmy u siebie, a było chyba
no 3-2 graliśmy tylko w Środzie Śląskiej, to tylko my tam potrafiliśmy grać tak naprawdę, tak? Wyniki były jednostronne, ja wiedziałem, jak tam ustawić taktykę pod każdy zespół, bo tam się nie dało tak pograć naprawdę otwartej piłki. Tam trzeba było podejść z głową, odstawić czasami jakieś tam swoje, nie wiem, wysokie ego na bok, a skupić się na tym, żeby zrobić te 3 punkty, no bo one były w tym meczu najważniejsze, tak, w każdym jednym. Adam, na pewno ten wynik to też efekt, to przede wszystkim efekt pracy. Miałem przyjemność rozmawiać z panem trenerem też poza kamerami. Rzadko się spotyka, żeby trener drużyny B-klasowej jeździł i oglądał rywali. Powiem ci, że chyba coraz częściej jesteśmy świadkami tego, tego typu sprawy. No, coraz więcej osób interesuje się ogólnie tą regionalną piłką. Gdzieś tam stara się jeździć na te mecze. Jak nie poglądać, też po prostu popatrzeć na to, jak to wygląda. No, na pewno widać, że tak jak mówimy, no, B-klasa, nie wiem, czy jest drugi zespół, który w połowie meczu by zachował czyste konto, bo tak analizując te 12 spotkań z tej rundy, 6-krotnie na 0 z tyłu, 8 tylko bramek straconych w całej lidze, z tego 3 z cichą wodą Tyniec Legnicki, no to na pewno jest wynik bardzo dobry, no bo nawet w tej B-klasie jest ciężko, bo tak szczelną defensywę, i myślę, że to jest największy atut Tęczy, no i też to, że wiosną no, spotkanie z cichą wodą zagrają u siebie, no ale z drugiej strony czekają ich wyjazdy do Roszchaty i Miłogostowic, gdzie też wcale nie będzie łatwo. Panie trenerze, Adam zwrócił uwagę na jeden aspekt właśnie. Na pewno obrona. To rzuca się w oczy, patrząc, analizując ilość straconych bramek. To jest tylko 8 bramek, z czego 3 u siebie tylko. 7 zwycięstw na własnym boisku, jeżeli tak możemy powiedzieć, oczywiście na własnym boisku, na 7 możliwych. Ale jeżeli chodzi o tą ofensywę, to z tej pierwszej czwórki macie najsłabszy bilans strzelonych bramek, 48. To jest mimo wszystko 4 bramki na mecz. To... Nie no, zgadza się. I też fajne rozłożenie pomiędzy tak naprawdę 3 zawodników, którzy przekroczyli tą barierę 10 bramek. I to jest w tych zespołach walczących o awans też bardzo ważne. I powiedzmy sobie szczerze, że jeśli ta ofensywa nie rozkłada się na jednego zawodnika, który strzeli tam 25 bramek i potem są problemy, tak jak rozmawialiśmy z trenerem Kłosa Moskorzyn, że jak nie ma jednego napastnika, to od razu koniec, tak, można się zawijać, nie ma się, można się zawijać i gdzieś tam walczymy o jakiś remis. Nie, tutaj jest 3 zawodników, którzy przekroczyli granicę 10 bramek i to jest naprawdę bardzo ważne i za to samo chwaliliśmy w grupie trzeciej Orlika Okmiana i tutaj też to trzeba podkreślić. Panie trenerze, no właśnie, pan wyznaje filozofię, gramy na 0 z tyłu, czy gramy widowiskowo dla oka i strzelamy jak najwięcej bramek? To znaczy tutaj to duży wpływ na to wszystko to miało, ja uważam, boisko w Dębicy, tak? Bo tam nie pokazaliśmy na pewno wszystkiego tego, co drużyna potrafi, tak? Że naprawdę potrafi grać ładnie dla oka, widowiskową piłkę techniczną i z polotem. Ale tam boisko uniemożliwiało nam tego, no bo rodziłyby się błędy, błąd za błędem i mogłoby to się różnie kończyć, tak? A dlatego skupialiśmy się przede wszystkim na defensywie, na tym, żeby było 0 z tyłu i na grze z kontry, a że z przodu naprawdę ofensywnie mamy bardzo kreatywnych i kilku na równym poziomie chłopaków, to poszło. Drużyna zaczęła pracować naprawdę, każdy z chłopaków zaczął pracować pod zespół, nie pod siebie, ale pod zespół. Udało się stworzyć taki monolit, gdzie wychodzimy, jesteśmy jak jeden za wszystkich i to się sprawdza na tę chwilę, bo tak jak pan Adam powiedział, no, bramki strzelają, 3 różni zawodnicy mają ponad 10 i jeszcze jest tam kilku, którzy mają 5. Dwóch, którzy 4. Mają po 5. Tak, także łącznie chyba 8 czy 9 zawodników strzela bramki, 8. Także... Ja uważam, to, z trenerem to na pewno patrząc na ten aspekt kadrowy, to na pewno duża wartość, no bo nie jesteście oparci jakby na grze. No bo popatrz na to, zawodnika. Możemy to analizować w połączeniu z Ikarem Miłogostowica. Tam najlepszy strzelec Jacek Kruściel ma 19 bramek, a drugi Marcin Ścisłowicz ma 6. Wypada Chruściel i no, co prawda tych zawodników jest więcej, którzy tam strzelają po 4-5 bramek, no ale mimo wszystko opieranie gry na jednym zawodniku, który zdobył 1/3 wszystkich trafień, czyli 19, no to jest jakiś tam problem i na pewno dyskomfort, bo też zespół na pewno gorzej się czuje, mając jakiegoś tam jednego lidera z przodu, który gdzieś tam ładuje te bramki, no bo 12 spotkaniach strzeli 19, no to już jest 1,5 bramki na mecz, no i jak nie ma takiego zawodnika, to myślę, że i też pewno jest siebie takiego zespołu spada, no bo w ciężkich sytuacjach, jak wiemy, no, nie idzie, gramy na niego
i niech sobie radzi, jak to by ktoś powiedział. No a gdy go nie ma, no to może być wtedy problem. I to jest naprawdę bardzo duże, a tutaj to trzeba podkreślać w każdym klubie, czy to B-klasowym, czy A-klasowym, rozłożenie strzelców na kilku zawodników, no to jest to, co jest najważniejsze obok szerokiej kadry, no bo nikomu nie życzymy też kontuzji, no ale takie rzeczy się zdarzają i no, gdy taki zawodnik wypada na kilka spotkań, tak jak nie wiem, w grupie drugiej Michała Matkowskiego nie było na 4 meczach i też nagle jeden punkt w 4 spotkaniach plata na Sielce. No i to jest bardzo ważne i cały czas będę podkreślał, że to jest chyba największy atut właśnie tęczy w tej walce o awans. Pietrze, rozmawiając o tęczy, mówił pan, że jest ambitny zarząd, że macie swoje cele, że jest fajny kolektyw. Jedno, co mi się rzuciło, unika pan słowa, naszym celem jest awans, to ja zadam inaczej trochę to pytanie. Czy z każdym z rywali rozegraliście jedno spotkanie, pan też obserwował swoich rywali wcześniej. Czy może pan powiedzieć, że do tej pory ma pan najlepszy zespół w tej lidze? Trudne pytanie, no bo ja do tego podchodzę w ten sposób, że raczej tak na rywalach skupiam się pod tym kątem, że po prostu rywalizacji z nimi, tak? No, bardzo mi się na pewno podoba IKAR Miłogostowice, tak? Drużyna młoda, drużyna bardzo ładnie grająca technicznie, wybiegana i myślę, że no, według mnie no, to Tęcza Kwietno i IKAR Miłogostowice będzie walczyć o ten awans do końca. Nie chcę tu skreślać oczywiście Tyńca czy Rosochatej, ale jakoś ten zespół z IKAR-a właśnie mi tak zapadł w pamięci. Byłem jeszcze przed ligą na ich meczu pucharowym. Grali z Dąb Siedliska. Z drużyną z okręgówki i tak właśnie zbadać teren i już wtedy wiedziałem, że to będzie drużyna, która będzie rozdawać w pewnym sensie karty w tej lidze. Drużyna też w mocnej przebudowie, no bo trzeba wziąć pod uwagę, że oni bili się w tamtym sezonie w A-klasie o awans większość zawodników do okręgówki, fakt, że większość odeszło, no ale jak widać, ktoś też wykonuje dalej dobrze swoją pracę. O IKARze porozmawiamy za moment. Myślę, że to już jest dobra chwila na to, aby zobaczyć ligową tabelę i przejść do analizy poszczególnych zespołów. Zobaczmy ligową tabelę. Na prowadzeniu Tęcza Kwietno, 12 spotkań, 31 punktów, 10 zwycięstw, 1 remis, 1 porażka. IKAR Miłogostowice punktów 30, 10 zwycięstw, 2 porażki. Cicha Woda Tyniec Legnicki na miejscu trzecim, 30 punktów, 10 zwycięstw, 2 porażki. Unia Rosochata 27 punktów, 9-0-3 bilans. Piąta jest Poldera Damianowo, 23 oczka. Szósty Orzeł Pichorowice, 18 punktów. Siódmy LZS Budziszów Wielki, 15 punktów. Korona Kawice punktów 13. Na dziewiątym miejscu Orzeł Konary punktów 13. Dziesiąte miejsce Zjednoczenie Gościsław punktów 12. Jedenasta Polgea Olusina punktów 10. Gama Ujazd Górny punktów 4 na miejscu 12. I Czarni Golanka Dolna. No, na razie outsider, 1 punkt, najsłabszy zespół tej ligi na miejscu 13. No i zaczynamy analizę. Tęcza Kwietno, 31 punktów, 10 zwycięstw, 1 remis i 1 porażka. Tylko 8 straconych bramek u siebie, 7 zwycięstw na 7 spotkań. Porażka ta jedyna z Cichą Wodą Tyniec Legnicki, 2-3 na wyjeździe, tak. I remis ze Zjednoczonymi Gościsław, 1-1. No właśnie. O ile nas nie dziwi ta porażka z Cichą Wodą, czy tak jak pan powiedział, no szkoda tej porażki, to już remis ze Zjednoczonymi Gościsław, no to lekkie zaskoczenie patrząc na ligową tabelę. Dlaczego nie udało się tam wygrać? No ja też byłem zaskoczony po meczu, dlaczego się nie udało wygrać. No myślę, że przede wszystkim zagraliśmy bardzo, bardzo nieskutecznie. No przewagę mieliśmy ogromną, sytuacji było też bardzo dużo. Ale z drugiej strony Zjednoczeni już chyba w pierwszej akcji strzelili bramkę na 1-0. To było kilka sekund, gdzieś tam nasz błąd z tyłu, strata. Wyszedł na pastik, strzelił 1-0. No i cofnęli się do tyłu. Naprawdę tutaj też szacunek według mnie im się należy, bo pokazali twardą, męską grę. Nie ustawiali nogi, o każdy centymetr, metr walczyli do końca. I no niedosyt był po tym meczu, ale z drugiej strony sam pomyślałem, że też no czasami trzeba jakiś mały kubełek zimnej wody na głowę dostać, żeby nadal tą motywację jakąś tam do pracy mieć i nie spoczywać na laurach, bo może być kiepsko, tak? A tutaj, no mówię, no jakoś to się aż tragicznie nie skończyło. Remis, no przyjęliśmy to na klatę, można powiedzieć, i jechaliśmy dalej. Panie trenerze, ale jeśli mówimy o Gościsławiu, to też jest ciekawa historia, bo ten zespół co prawda zajmuje 10 miejsce, ale 1-1 z Tęczą Kwietną.
Porażka 2-1 z Ikarem Miłą Gostowice, porażka 2-1 z Unią Rosochata, no i tylko Cicha Woda Tyniec Lenieckiej potrafiła w jakiś tam stopniu rozbić tego rywala 5-1, więc to też jest jakiś tam argument tego, że no wydaje się, że ten zespół naprawdę potrafi się bronić. To jest też zespół, który nie wygrał u siebie spotkania, ale do tego też dojdziemy. No i bardzo mało strzela bramek u siebie, ale to o tym za chwilę. Pietrzyk Adam też wspomniał o tym aspekcie początku tej rundy. Pan jako głównego kontrkandydata i zespół, który gra jakby najlepiej obok was, wskazał Ikara Miłą Gostowice. Przyjdzie wam się z nimi zmierzyć w pierwszej kolejce i to na wyjeździe. Później będą dwa mecze takiego oddechu. Dwa ostatnie zespoły, czyli Gama Ujazd Górny i Czarni Golanka, ale najważniejszy chyba będzie ten pierwszy mecz. Myślę, że specjalnie nie będzie trzeba motywować chłopaków do tego, aby wyszarpali te punkty. Tutaj kluczowe będzie przygotowanie przez rundę, przez okres zimowy. Tak? Wiadomo, że ta zima zawsze jest ciężka, dużo się trenuje, ciężko się trenuje. I też czasami ciężko z tą formą na pierwszy mecz już trafić, tak? Wiadomo, to też jest pierwszy mecz, to po tych sparingach wszyscy jeszcze jacyś tam ospali. Tak, różne mogą być warunki, też atmosferyczne. Różne mogą być warunki, tak? A tam Ikar ma boisko, z tego co pamiętam, jak byłem w parku, tak? Tam też może być naprawdę ciężka murawa. I troszkę widzę tutaj swoją szansę w grze fizycznej, tak? Bo jednak tam są młodzi chłopcy, widziałem, wybiegani technicznie, ale tej siły jednak może im troszkę braknąć, jeżeli będą ciężkie warunki oczywiście, tak? A ja mam w swoim zespole naprawdę kilku bardzo, bardzo fizycznych i nieźle grających chłopaków i tu gdzieś ta szansa na pewno jakaś tam gdzieś jest w głowie, ale no do meczu jeszcze daleko, tak? Jeszcze zaczną się przygotowania, zobaczymy jak to będzie wyglądało, na pewno podjadę, zobaczę jak rywal sobie radzi i taktykę jakąś tam przygotujemy, tak, żeby było dobrze, tak? No. Drugi w tabeli Ikar Miłą Gostowice, 30 punktów, 10 zwycięstw, żadnego remisu i dwie porażki. Porażki właśnie z Tęczą Kwietno 1-3 i z Orłem Pichorowice 1-2. Obie te porażki były na wyjeździe, u siebie 6 zwycięstw w 6 spotkaniach. Adam, siłę Ikara poznaliśmy w tamtym sezonie, tak jak już wspominałem, ale to jest zupełnie inny zespół, ale jak widać, nie traci on na swojej wartości. No tak, nie traci na swojej wartości, bo ten zespół, no, wydaje się, że też przed sezonem wiele osób wskazywało gdzieś ten zespół na to, że gdzieś tam w środku tabeli będzie się pałętać, brzydko mówiąc, no ale pokazał, że ci zawodnicy, bo to część tych zawodników jeszcze przed tą przebudową robioną przez trenera Wietrzaka i trenera Dorobka w tych Miłą Gostowicach grało w tej B-klasie, gdy jeszcze wtedy była B-klasa w Ikarze, no to ci zawodnicy ponownie wrócili i ponownie nadają ton. To z jednej strony można mówić, że to jest przebudowa, ale to jest zespół, który już ze sobą tak de facto grał w większości przypadków, no i na pewno trzeba się z nimi liczyć. No. Tak jak wspominałem, Jacek Rusiel 19 bramek, no ale patrząc dalej, trzech zawodników, Ścisłowicz, Mikołajewski, Serafiński po 6, Walczak 5, dwóch zawodników po 3 bramki, tam jakieś tam po jednej czy po 2 bramki też inni zawodnicy, to jest na pewno zespół, którego nie można zlekceważyć, no i który będzie walczył o ten awans, tylko że z tym zespołem jedna zasadnicza sprawa, oni strasznie trudno mają końcówkę rundy, więc nawet jeśli oni będą się gdzieś tam znajdować na pozycji lidera, no to dwa ostatnie spotkania grają z Unią Rosochata i z Cichą Wodą Tyniec Legnicki. Spotkania czerwcowe często potrafią zaskakiwać w tych niższych ligach, tak jak wspomniałem, wiele różnych sytuacji jakichś tam życiowych może wypadać i to na pewno jest też atut Tęczy Kwietno, że gdzieś tam w tym pierwszym fragmencie, gdzieś tam na przełomie marca i kwietnia grają z tymi zespołami walczącymi o awans i myślę, że jeśli uda się utrzymać gdzieś tam do tej majówki tą pozycję lidera przez Tęczę, no to już innym rywalom będzie ciężko ich dogonić, a Ikar będzie dużo zależało od pierwszego meczu, bo jeśli chce walczyć o awans, no to z Tęczą by musiał wygrać. Panowie, jedno co mi się rzuca tutaj w oczy, to tak jak pan też wspomniał, boisko Ikara może być ciężkie. Z perspektywy całej rundy, Adam, też kilka razy mieliśmy się okazję przekonać, że jak popadało, to tam bardzo ciężko się grało w poprzednich sezonach. Ale co jeszcze?
tak jak w przypadku Tęczy, tak samo Ikar, bardzo dobrze grał u siebie. 6 spotkań, 6 zwycięstw, a z pierwszej siódemki 4 spotkania z zespołami z pierwszej siódemki grają u siebie. I to też może być gdzieś tam aspekt, który jakby daje im mały handicap przed tymi rozgrywkami, bo zagrają między innymi z czwartą Unią, tak, zagrają z Tęczą u siebie, zagrają z szóstym i siódmym zespołem, czyli z Pichorowicami i z Buciszowem Wielkim, więc no tutaj też jak gdyby to są takie aspekty, które też gdzieś w tych niższych ligach mogą zadecydować o tym, kto ostatecznie będzie się bił o awans. Radek, bierzmy przede wszystkim pogląd na to, przez to, z kim oni grali jesienią na tym własnym boisku. No, fakt jest taki, że Czołówki grali na nim tylko z cichą wodą Tyniec Legnicki, bo powiedzmy sobie szczerze, Czołówka to są te pierwsze 4 zespoły, no Polder, Damianowo, na pewno jest zespół... Ale wysoko pokonali tą cichą wodę też w siebie. 6-3, to wiesz, to jest taki wynik, który jak ci się dobrze mecz ułoży na początku, no to już ciężko jest potem gonić. No ale mówię, też podkreślać to, że grają na tym boisku z całą Czołówką, to nie jest wcale aż taki wielki atut według mnie, no bo od nich się też będzie sporo oczekiwać i to na nich będzie presja wywierana. Zobaczymy, jak sobie ten zespół z tym poradzi, a tak jak mówię, no oceniać to, że grali bardzo dobrze na własnym boisku, no to pokonywanie, nie wiem, 8, 9, 10 czy 12 miejsca w tym B-klasie, no to nie robi na mnie aż tak wielkiego wrażenia, jakby zrobiło, gdyby oni, nie wiem, wygrali z Tęczą Kwietną, Cichą Wodą i Unią Rosochata u siebie, to wtedy można by było mówić, że są naprawdę mocni i inne zespoły nie mając tam szukać punktów. Adam, trzeci zespół ligowej tabeli, Cicha Woda, Tyniec Legnicki. 10 zwycięstw, 2 porażki, 30 punktów, porażki z Ikarem 3-6 i z Unią Rosochata 1-4. U siebie też niepokonani, 6 zwycięstw, no i bilans 44-6 na własnym boisku. Już po poprzednim sezonie... odlicz te 16 teraz Kamposem. To też takie wyniki, wiesz, dużo robią na takie statystyki, bo to odliczając ten mecz, to masz bilans bankowy w 11 meczach 44-23 i też masz 4 bramki strzelone na mecz, tak jak i ten Tęcza Kwietną. Adam, w tamtym sezonie już Cicha Woda pokazała, że potrafi grać w piłkę. Dosyć długo rywalizowała z Krokusem Kwiatkowice do miana zespołu, który ostatecznie awansował. W tym roku też nie odstają. Panie trenerze, jak pan oceni tego rywala? Tak jak mówiłem wcześniej, tak, pojechaliśmy do wtedy graliśmy nawet w Kłębanowicach, tak, na bardzo ładnym boisku, trzeba przyznać. I też tutaj szukałem swoje szansy, tak, bo ja mam drużynę, która właśnie potrafi, lubi grać w piłkę i jak jest ładne boisko i da się grać, to chcemy grać. I tutaj też szukałem swoje szansy, ale no, tak jak mówiłem wcześniej, wspominałem o tym turnieju zakładowym. Chłopaki nie podeszli do tego dosyć poważnie i skończyło się jak się skończyło. Tak? Tenis wygrał 3-2, mimo że do 25 minuty prowadziliśmy 1-0, prowadziliśmy grę, mogę powiedzieć, bo naprawdę ładnie to wyglądało. No i później 3 kontuzje, ja akurat tych chłopaków, którzy byli na turnieju, 3 zmiany w 10 minut i jeszcze do przerwy Tyniec nam strzela 2 bramki, przegrywamy 2-1, w drugiej połowie wychodzimy, Tyniec dokłada 3, mimo że dostają jeszcze czerwoną kartkę, bramkarz dostaje w Tyńcu, gramy 11 na 10, to tylko się udaje strzelić jeszcze w 90 chyba drugi na 3-2 z karnego i brakowało nam wtedy jakości, przede wszystkim brakowało jakości i tego, żeby ktoś tam z przodu szarpnął, bo tutaj brakowało za dużo ludzi, tak? Cała ofensywa, praktycznie 6-7 chłopaków nie byli zdolni do gry tego dnia. Adam, Cicha Woda, zespół, który przynajmniej w mojej opinii będzie walczył do samego końca. Powiem ci tak, przed sezonem to właśnie w Cichej Wodzie Tyniec Legnicki upatrywałem największego faworyta, no ale... Może powiedzieć, ślizga się w tej rundzie, no to jest dość brzydko powiedziane, no ale czy zespół, który chciałby gdzieś tam powalczyć o klasę, nie wiem, powinien męczyć się z czarnymi golanka 4-3, czy gdzieś tam się ślizgał w Damianowo, w Polderze, ślizgał się w Konarach, wygrywał 1-0, wygrywał minimalnie z Koroną Kawice. No, trochę dużo z tych spotkań, których oni nie przekonali na tle tego słabszego rywala, to też może świadczyć
niejako podejściu do spotkań z tymi zespołami gdzieś tam z dolnej połówki, a takie podejście i na pewność siebie, pewność siebie jest ważna, jeśli chodzi o drużynę, ale nie można z nią przesadzić, bo może się trafić jakaś tam niebezpieczna wpadka, a tutaj każda wpadka z zespołem z dołu tabeli może być naprawdę tragiczna w skutkach dla każdego zespołu, więc na pewno trzeba gdzieś tam konsekwentnie przede wszystkim walczyć z tymi zespołami z dołu tabeli, no bo to jest też najważniejsze, jeśli mówimy o awansach, bo co z tego, jeśli ktoś wygra spotkania z całym czubem, jak gdzieś tam będzie tracił, nie wiem, z Golanką, Kawicami, Budziszowem czy Pichorowicami punkty, no to i tak tego awansu nie wywalczy. Unia Rosochata, czwarte miejsce, 27 punktów, 9 zwycięstw, 3 porażki. Porażki z Tęczą Kwietno 0-3, z Ikarem 1-5 i 1-2 z Polderem Damianowo. Panie trenerze, no muszę też pana zapytać, bo to jest jakby ostatni z tych kandydatów, którym może napsuć jeszcze wam krwi w tych rozgrywkach i myśleć o awansie. Jak Adam wspominał, podkreślił pierwszą czwórkę, to jest czwarty zespół. Jak oceni pan tą Unię? No Unię też dobrze rozszyfrowałem, mogę powiedzieć, tak, bo już przed meczem z nami wiedziałem, jak grają, wiedziałem, co grają i wiedziałem, że przyjadą do Kwietna, do Dębicy w sumie, bo graliśmy wtedy w Dębicy na boisku. Przyjadą po to, żeby wygrać pewnie siebie i z takim nastawieniem też przyjechali, tak, bo już przed samym meczem gdzieś tam podsłuchaliśmy ich rozmowy. No tym bardziej, że oni przyjeżdżali do was po wysokiej wygranej na Cichą Wodą, ten jest Legnicki, a to na pewno musiało dodać im pewności siebie. Tak, tak. I gdzieś tam przed meczem już odgłosy, że o, boisko trochę kulawe, nie będziemy mieli jak klepać i no my mieliśmy swój plan, tak? Plan był oczywiście na zero z tyłu, ustawić się defensywnie, dać Unii grać piłkę, niech gra, niech kreuje, niech próbuje, a na tym boisku, jak wspominałem wcześniej, błędy się pojawią i no i się pojawiły. Pojawiły się trzy. Strzeliliśmy 3 bramki i my nie popełniliśmy w sumie żadnego, bo Unia może miała z jedną tak naprawdę dobrą sytuację, może dwie i skończyło się jak się skończyło. Tak? I myślę, że my żeśmy Unię zaskoczyli tutaj, że... I szybko zdobyła ta bramkę, bo tam z tego co... Tak, chyba w 7 minucie czy w 4 nawet, no. Ale wydaje mi się, że Unię zaskoczyliśmy tym właśnie, że stanęliśmy z tyłu, daliśmy im grać i poszły kontry, poszły bramki i wygraliśmy 3-0. Adam, tam też na pewno ambitny trener, też na pewno będzie się chciał odgryźć za te porażki, szczególnie na pewno i z Ikarem i z Tęczą. No tak, no oni mają ten w miarę komfortowy początek, bo tam jest Golanka, Gościsław u siebie i potem Budziszów wielki. Dla nich, zanim przejdą do tych kolejnych meczów, no to te 3 spotkania będą naprawdę bardzo ważne. No bo Unia, jeśli chce gdzieś tam się jeszcze włączyć do tej walki, to awans, te 3 mecze musi wygrać. No a potem przyjdzie czas prawdy, no bo wyjazd do Tyńca Legnickiego i mecz u siebie z Tęczą Kwietną. No, no co to dużo mówić, no nie tylko w tych 3 meczach, no ale żeby Unia Rosochata miała jakiekolwiek szanse na awans, no to musi zdobyć, wydaje się, komplet punktów tych wszystkich 5, więc wtedy mnie jakiś ten dystans do tej czołówki byłby zniwelowany i pozostałoby czekać tylko na spotkanie z Miłogostowicami, no ale też nie można, tak jak wspomniałem, żadnego rywala lekceważyć, no bo to się źle kończy i takie straty punktów gdzieś tam z dołem tabeli są bardzo bolesne, szczególnie przy tak wyrównanej stawce. Piąty zespół Poldera Damianowo, 23 punkty, 7 zwycięstw, 2 remisy, 3 porażki. Odnotowałem sobie, że w porównaniu do pierwszej czwórki to mało strzelają bramek, bo tylko 31 w 12 kolejkach. I z pierwszej czwórki udało mi się pokonać tylko Unię Rosochata, 4-1, ale też tylko z tym rywalem grali na własnym boisku. No, a na wyjeździe wysoko przegrali i z Tęczą, i z Ikarem, bo 5-6-0. Adam, to miejsce oddaje możliwości tego zespołu? Oni wygrali z Cichą Wodą, 5-3. Powiem ci, no, ciężko mi sobie wyobrazić, żeby ten zespół inaczej. To może być drużyna, która właśnie zaskoczy którąś z tych drużyn, które gdzieś są tam w czołówce i to może być właśnie jeden z tych zespołów, który będzie bolesny w skutkach właśnie dla drużyn, które chcą bić się o awans. No, zbyt wiele nie można się też tam spodziewać, bo tak jak mówiłeś, no, tych bramek nie strzelają aż tak dużo. Stosunkowo dużo ich tracą, no a tak jak popatrzymy na te wszystkie wyniki, no to są też bardzo nierówni. No co prawda u siebie grają dobrze, ale
z tymi wyjazdami to trzeba popracować zdecydowanie bardziej. Szósty zespół, Orzeł Pichorowice, 18 punktów, 6 zwycięstw, 0 remisów, 6 porażek. Na własnym boisku potrafili pokonać Ikara Miłogostowice. Co dziwne, zrobiłem taką tabelę po 6 kolejkach i okazuje się, że Orzeł był wtedy liderem z kompletem 6 zwycięstw i bilansem bramkowym 16-5. A to pokazuje też jedno, w ostatnich 6 kolejkach nie zdobyli żadnego punktu, panie trenerze. Jak pan oceni wasze spotkanie z tym rywalem? No z Orłem Pichorowice dobrze się znam, tak, bo mam tam kilku kolegów, którzy grają i działają i dla mnie też to było zaskoczeniem, że po pierwszych 6 kolejkach ta drużyna była na miejscu pierwszym, ale gdzieś tam po cichu liczyłem, myślałem i wiedziałem, można powiedzieć, że w końcu gdzieś te porażki się zaczną, tak, no bo właśnie druga część rundy to były te mecze z tą górną częścią tabeli, no i się zaczęły. A jeżeli chodzi o nasze spotkanie, no to pojechaliśmy tam też z odpowiednią taktyką. Mecz był, mogę powiedzieć, cały pod kontrolą. Długo się może męczyliśmy, żeby strzelić tą pierwszą bramkę, bo tam sytuacji było też sporo. Niestrzelony rzut karny gdzieś tam w granicach 20 minuty. Ale jak już poszła pierwsza bramka, to już później na swobodnie, na spokojnie 4-0 zwyciężyliśmy i było wszystko ok. Siódmy zespół, LZS Budziszów Wielki, 15 punktów, 4 zwycięstwa, 3 remisy, 5 porażek. U siebie tylko jedno zwycięstwo i tylko 4 strzelone bramki. Czwarty zespół poprzedniego sezonu, Adam, trochę rozczarowanie. Zespół, który w tamtym sezonie, powiedzmy, był gdzieś w czołówce ligowej. Gdzieś tam jeszcze na kilka kolejek przed końcem miał realne szanse na awans. No, tam się coś posypało w końcówce poprzedniego sezonu. Jak widać, ma to też przełożenie na ten sezon, bo u siebie tylko 4 bramki strzelone, no to naprawdę bardzo, bardzo słaby wynik. No tak, no ale to już ogólnie samo to, że 7 miejsce w tabeli do zespołu, który gdzieś tam się liczył w walce AMS w poprzednim sezonie. Końcówka jakaś tam zachwiana, było zdecydowanie te wyniki słabsze. No a teraz no zobaczymy, no może to jest też zespół, którego gdzieś tam nie lekceważyłbym w pojedynczych meczach, no bo często jest tak, że czegoś tam brakuje, a jak przyjdzie nowy impuls gdzieś zespół zimą, no to może się sporo pozmieniać. Zresztą można to powiedzieć do każdego zespołu, no bo wiemy, że wcale aż tak dużo nie trzeba, żeby w jakiś zespół natknąć ducha, który poprowadziłby tą drużynę do awansu. Mieliśmy już nieraz tego jakieś tam przypadki, że dwóch, trzech zawodników dochodzących zimą i zespół na wiosnę zaskakuje i potrafi urywać punkty, więc tutaj nie można nikogo lekceważyć, szczególnie zespołu, no, który naprawdę poprzedni sezon miał, pomimo tego, że gdzieś tam się posypało, w końcówce bardzo udany. Kolejny zespół, Korona Kawice, 13 punktów, 4 zwycięstwa, 1 remis, 7 porażek. Panowie, dla mnie to od takiego dłuższego czasu... Od kilku lat to jest taki niewygodny rywal dla każdego. Znaczy, raz, że niewygodny rywal, ale troszeczkę znam tam też kilka osób, gdzieś znamy się jeszcze z czasów szkoły podstawowej i nie tylko. Takie przykre, bo taki trochę zjazd sezon na sezon. No, ja pamiętam jeszcze, nie chcę skłamać, ale nawet chyba czasy, gdzie w okręgówce Korona występowała. I tak systematycznie coraz to troszeczkę słabiej wygląda. To tak jak patrzę, też to boisko już jest takie w coraz gorszym stanie. To tak trochę mam wrażenie i podziwiam też tych ludzi, którzy jeszcze chcą tam walczyć. Tam między innymi Marcin Zyśko, który jest od lat związany z tym zespołem i który też jakby stanowi jeszcze o jakości tej drużyny i kilku innych chłopaków. Szacunek dla nich za to, że jeszcze chcą to cały czas prowadzić. I ja trochę ubolewam nad tym, że jednak ta drużyna straciła na swoim blasku. Ma przebłyski, potrafi grać z rywalami z wyżej też notowanymi, ale widać, że coraz ciężej chyba im się zebrać, panie trenerze. No, odnośnie meczu z nami na przykład tak samo. Taka sytuacja była, że chyba tam czekaliśmy nawet 10 czy 5 minut, aż tam dojedzie kolejny zawodnik, bo mieli problemy kadrowe. Ale tak jak pan Adam powiedział wcześniej, niewygodny rywal, naprawdę mający w swoich szeregach może wiekowych troszkę zawodników. Do 58 minuty remisowaliście. Więc. Tak, ale naprawdę zespół, który jak się zostawi troszkę miejsca, to potrafi zagrać, potrafi tą piłkę rozegrać i stworzyć sytuację. My graliśmy u siebie w Środzie Śląskiej, graliśmy to spotkanie na tej sztucznej trawie. I kreowaliśmy może grę, mieliśmy przewagę na pewno dużą w posiadaniu piłki, ale gdzieś ta bramka nie mogła wpaść. Gdzieś tam zespół z Korony
dobrze się bronił i dopiero jak właśnie padła ta bramka w 50 chyba 8 minucie, to wtedy troszkę powietrze zeszło z Kawic i udało się 3-0 wygrać. Ale rywal naprawdę niewygodny. Jeszcze popatrzmy na same wyniki Korony u siebie i to też może być ciekawe wyzwanie dla tych zespołów z czołówki. No, co prawda przegrana 2-1 z Cichą Wodą, ten Srednicki, przegrana 2-4 z Polderem Damianowo, wygrana z Orłem Konary, porażka 1-2 z Gościsławiem i wygrane z Kamposem Lusina i Gamunia z Górny. Korona u siebie nie przegrywa zdecydowanie meczów i to też może być jedno z tych miejsc, które no, na pewno trzeba podejść do w pełni skoncentrowanym, no bo tak jak mówię, porażka 1-2, 2-4, 1-2, to są żadne porażki, to jest kwestia jednej sytuacji wykorzystanej i może się zrobić komuś w tych Kawicach gorąco, a tak jak mówię, to jest jedna z tych drużyn, które na pewno trzeba podejść mocno zmobilizowanym, nie można patrzeć, a 8 zespół ligi, jedziemy do Kawic, rzucimy im 5 i wracamy z 3 punktami. No, tam trzeba wyjść i to spotkanie wyszarpać. Podobny na pewno rywal jak Korona Kawice to Orzeł Kanary. To też pokazuje tabela. 13 punktów, 4 zwycięstwa, 1 remis, 7 porażek. No ale patrząc na nawet spotkanie Tęczą Kwietno, 2-1, Tęcza wygrywa. Jest 1-0 wygrywa w Konarach też Cicha Woda, Tyniec Legnicki, remis między innymi z Polderem Damianowo. Fakt, że zdarzały się też te porażki troszeczkę wyższe, 6-1 z Ikarem i Ogostowice, 3-9-0 z Unią Rosohata, ale też pokazuje, że zespół, który jak się zmobilizuje i zepnie, to może troszeczkę popsuć krwi, panie trenerze. Tak, no tutaj z Orłem Konary mieliśmy już wcześniej doświadczenie, bo w sezonie 2016-2017 przed rundą wiosenną rozegraliśmy sparing między sobą w Środzie Śląskiej i wtedy no, nasze zwycięstwo było dość okazałe, wysoko wygraliśmy pewnie. No i ten mecz ligowy przyszedł, czas na ten mecz ligowy i ten sparing wydaje mi się, że troszkę nas uspał, tak, że większość chłopaków pamiętała ten mecz, tam było 12-0, czyli wynik był dosyć wysoki i nie spodziewaliśmy sobie się chyba wszyscy, że Orzeł może postawić tak ciężkie warunki. No pierwsza połowa no to duża dominacja, mogę powiedzieć, u nas i nasza, wygrywamy 2-0, a druga połowa, Konary strzelają bramkę na 2-1 gdzieś w granicach 70 minuty, no i zrobił się problem, tak? Drużyna, tak jak pan powiedział, ambitna. Zaczęła cisnąć do przodu i mogło się to skończyć tym, że mogli strzelić na 2-2 i byłby problem. Zjednoczeni Gościsław, 10 zespół ligowej tabeli, 12 punktów, 3 zwycięstwa, 3 remisy, 6 porażek. O dziwo, u siebie bez zwycięstwa, na wyjeździe 3 zwycięstwa, ale tylko 8 strzelonych bramek i 3 zwycięstwa. Więc to też taki dosyć specyficzny zespół jak na tą grupę. No i przede wszystkim, co rzuca się w oczy, co Adam już wspominał, remis z Tęczą Kwietno. Ten, no dla pana na pewno taki feralny remis, bo zabrało wam to 2 punkty. Dzisiaj mielibyście 3 oczka przewagi, a tak to jest tak, jedno, to jest no jedno. Ale póki piłka w grze. Oczywiście. Adam, rywal, który myśli, że jest w stanie wyszarpać jeszcze gdzieś komuś punkty z tej czołówki? Popatrz na spotkanie z Miłogostowicami, no i Karu siebie wygrał 2-1, więc to też nie był jakiś tam spacerek dla nich, więc jest kilka zespołów, tak jak mówiłem, które gdzieś tam mogą powalczyć i w przypadku, gdy nie masz jednego, dwóch, trzech zawodników w danym okresie w zespole, no to jest, robi się gorąco. No, ale myślę, że jednak mimo wszystko te niespodzianki wiosną będą umijać tą czołówkę tabeli. Miejmy nadzieję, że takie zespoły no, też nie będą miały wpływu i gdzieś tam ta rywalizacja o miano tej najlepszej drużyny i o awans do A-klasy rozstrzygnie się pomiędzy tymi zespołami, no bo z drugiej strony to, że jest tak wyrównana czołówka, to też trochę działa na niekorzyść tych zespołów. Pamiętajmy, że najlepszy zespół z drugich miejsc też awansuje do B-klasy, no ale ciężko przy tak wyrównanej stawce tutaj liczyć na to, że to będzie właśnie grupa czwarta, tym bardziej, że w grupie trzeciej no, drugi w tabeli Lubiatów nie zaznał jeszcze porażki, raczej nie zapowiada się, żeby tych porażek jakoś na wiosnę nazdobywał, więc tutaj trzeba iść po pierwsze miejsce i bez zbędnej kalkulacji. Ostatnie 3 zespoły, dosyć szybko. Polgeo Lusina, 10 punktów, 3 zwycięstwa, 1 remis i 8 porażek. Zwycięstwo między innymi z LZS-em Budziszów Wielki to jedyny rywal, który udało się pokonać jakby z tej
części tabeli, która jest nad nimi. No i dwa zwycięstwa z rywalami Zaga, Małojazd Górny i Czarni Golanka. Spadkowica klasy. Spadkowicz za klasy, tak jak Adam wspomniał. No przykre to, Adam, że Spadkowicz gdzieś tam nie pozbierał się po tym ciężkim sezonie w A-klasie. Powiem ci tak, przykre to może być to, że zdarzają się kluby, może to zabrzmi brutalnie, ale które idą do klasy rozgrywkowej wyżej, mimo że nie są na to totalnie przygotowane. No powiedzmy sobie szczerze, no Campos Lucina wtedy, gdy wywalczy ten awans, no tam już ta wiosna wtedy u nich była ciężka, jeśli chodzi o zasoby kadrowe i no nie zapowiadało się na to, żeby było lepiej w A-klasie. Dalekie wyjazdy to też nie ułatwiało gdzieś tam w organizację tego klubu, no i posypało się słabe wyniki w A-klasie i teraz trzeba wszystko tak naprawdę budować na nowo, zamiast gdzieś to tam uporządkować, jakąś tą kadrę zaufanych zawodników mieć, którzy pomimo tam kilku porażek w wyższej lidze nie zostawią tego zespołu. No i teraz myślę, że przynajmniej z jakieś 2-3 sezony zajmie, zanim Lucina gdzieś wróci do tej czołówki B-klasy i odbuduje to, co miała przed tym awansem. Dwa ostatnie zespoły, Gama Jest Górny 4 punkty i Czarni Golanka 1 punkt. Na razie outsiderzy tej ligi. Ciężko chyba prognozować, żeby byli w stanie gdzieś tutaj popsuć krwi prowadzącej czwórce, no więc myślę, że tutaj no ciężko gdzieś o jakiś hura optymizm. Ja to mówię zawsze, szacunek dla tych zespołów, które grają do końca mimo tych niekorzystnych wyników. Golanka to już od wielu lat jest zespół, który gdzieś dołuje w tej ligowej tabeli. Tym bardziej szapoba za to, że co rok się zgłaszają. Czekaj, w tamtym sezonie Komoni urwali punkty w końcówce. Krokusowi chyba. Chyba tak. Jak się nie mylę, Krokusowi że chyba. Jakoś tak było, że właśnie Krokus, który gdzieś tam walczył, no ale tak jak widzisz, no, Golanka z cichą wodą to jest Legnicki 3-4, więc... No tak, ale to jest takie... No, oni mają, to w tym sezonie, tak jak mówię, to też były takie pojedyncze strzały u siebie, gdzie potrafią kogoś zaskoczyć i gdzieś to tam komuś urwać, no ale jeśli ktoś chce walczyć o awans, no to takie mecze musi wygrywać. Panie Adamie, kończąc ten program, życzę panu determinacji, owocnego okresu przygotowawczego, no i tej drugiej rundy, abyście stanowili cały czas o sile tej grupy, a kto wie, może i z niej awansowali. Państwu przypominam, że naszym gościem był pan Adam Zenka, grający trener Tęczy Kwietno, czyli na tą chwilę lidera czwartej grupy Legnickiej B-klasy. Nie pozostaje mi też nic innego, jak zaprosić państwa na setny odcinek programu Piłkarskie Niższe Ligi, a gościem będzie Paweł Andrachiewicz, fotograf, który też stanowi o jakości tego naszego programu. Na pewno nie zabraknie wesołych historii, opowieści, jak się jeździ po niższych klasach rozgrywkowych. Za udział w programie jeszcze raz dziękuję, panie Adamie. Dziękuję. Państwu dziękuję za oglądnięcie kolejnego odcinka i zapraszam na następne ze Studia Telewizji Regionalnej. Żegnają się z państwem Radosław Salamon, Adam Michalik, Adam Zenka. Do zobaczenia.